Dałam wam moje ogórki, tak się cieszyłam, że wiecie, że się pnął po sznurkach. No i przyszły takie noce z 4 stopniami, 4-5 stopni i wiatr, i moje ogórki poległy prawie. Niektóre całkowicie padły, tak jak ten tutaj, i nie wyglądały zbyt zdrowo. No i co zrobiłam? O tym właśnie będzie ten film. Czym im pomogłam, bo teraz wyglądają zielono i wyglądają jakby miało im się na życie. Opowiem wam, bo to jest cudowny środek i naturalny, ekologiczny, bez chemii, to co lubię. Tym cudownym środkiem jest humat albo humus potasu, który jest normalnie minerałem, który jest pozyskiwany z węgla brunatnego. I on po prostu może być granulowany albo płynny. I to jest po prostu coś takiego jak kwas humusowy, ale to jest sól. Poddaje się ten naturalny minerał pozyskiwany z węgla brunatnego albo minerału nazywanego leonardytem. Substancje humusowe poddawane są reakcji z wodorotlenkiem potasu i wtedy wytrąca się ten humat albo humus i jony potasu. Czyli ta substancja to są takie czarne granulki rozpuszczalne w wodzie. One po prostu mają trochę potasu, ale najważniejszą tutaj substancją jest ten humat albo humus. Nie jest to całkowicie kwas humusowy, jak to w Polsce wy nazywacie, bo ma odczyn zasadowy, odczyn jest około 8, ale bardzo dobrze wpływa na glebę i bardzo dobrze wpływa na całą florę glebową. Opowiem wam dokładnie i w szczegółach. Normalnie jak powstaje węgiel? Tak właśnie wyczytałam, tak myślę, że węgiel brunatny to są substancje organiczne, jakieś resztki roślin, substancje torfowe. I żeby się z tego wytworzył węgiel brunatny, to muszą być poddane wysokiemu ciśnieniu, tak jakby naciskowi tej całej skorupy ziemskiej. A właśnie żeby powstał ten humat, to ciśnienie nie występuje. I wiecie, to jest tak na przykład jak diament powstaje. Diament to jest węgiel, który został poddany bardzo wysokiemu ciśnieniu, a te humaty właśnie nie zostały poddane ciśnieniu, ale to po prostu jest tak jakby torf, który się przekształcił właśnie w te substancje humusowe. No i właśnie ten leonardyt jest najczęściej używany jako taki nawóz do ogrodu i te substancje zawierają troszkę minerałów, na przykład zawierają potas, zawierają trochę wapnia, trochę magnezu, trochę azotu, trochę innych minerałów, ale nie są to ilości takie, żeby robiły jakąś ogromną różnicę, że to jest nawóz. To nie jest nawóz, ale raczej jest to substancja stymulująca rośliny do wzrostu i pomagająca roślinom wchłaniać substancje odżywcze z gleby, ponieważ jest to chelator albo helatator, chelator po angielsku, a właśnie ten chelator wiąże na przykład metale albo minerały i transportuje je w tym przypadku do rośliny. Używamy także chelatory w medycynie naturalnej, żeby usunąć na przykład metale ciężkie z organizmu. A takim najbardziej negatywnym chelatorem albo helatatorem, który jest używany jako herbicyd, czyli środek ochrony roślin, po prostu zabija chwasty, to jest Roundup. On właśnie na początku był używany w metalowych jakichś pojemnikach, żeby usunąć osady metali ze ścian, bo ponieważ to wiąże się do minerałów, jak na przykład magnez. I jeżeli coś jest spryskane Roundupem, to w tych roślinach nie ma magnezu, bo wszystko zostało związane z tym Roundupem. Tak to właśnie jest. Dlatego ekologiczna żywność jest ważna. Właśnie przez te właściwości te substancje pozwalają roślinom wchłonąć więcej substancji odżywczych i witamin, zwiększyć plony, poprawiają strukturę gleby, pomagają zatrzymać wodę w glebie. No i także stymulują układ odpornościowy roślin,
i wzmagają tak jakby odporność na złe warunki atmosferyczne, jak w moich ogórkach, zimno, a także na choroby i na szkodniki, ponieważ stymulują substancje zwane fitoaleksynami. Te substancje są bardzo ważne w zwalczaniu patogenów roślinnych. Tak się właśnie rośliny bronią. Także te humaty czy humusy zawierają naturalne, jakby stymulują roślinę do wzrostu. Także te substancje, ten humat czy humus, zawiera naturalne substancje wzrostu roślin i przeciwutleniacze, czyli tak jakby pomagają roślinie na wszystkich frontach, tak jak moim ogórkom, które wyglądały naprawdę źle, więc teraz podlałam moje pomidory, moje papryki, bo wszystko cierpiało z powodu tych niskich temperatur. Podlałam kukurydzę, ogórki, tak jak powiedziałam, no i czekam na rezultaty. Jak na razie ogórki wyglądają, jakby im się miało na życie, tak jak powiedziałam, są zielone, rosną, no ale temperatury też wzrosły. Ostatniej nocy było 12 stopni, także jest nadzieja, trzymajmy kciuki. Nie wiem, czy wiecie, ale wyczytałam, że na przykład te nagłe zmiany temperatury za wysokie, za niskie, za dużo słońca, powodują stres oksydacyjny w roślinie. Właśnie te humaty czy humusy zapobiegają, pomagają temu stresowi, bo zawierają przeciwutleniacze, a przeciwutleniacze tak jakby neutralizują stres oksydacyjny. Tak jak sama nazwa wskazuje, oksydacja to jest utlenianie, a przeciwutlenianie to jest przeciwoksydacji, czyli na stres oksydacyjny. Można te humaty rozpuścić w wodzie i moczyć w nich nasiona. I podobno pomaga to w zdolności kiełkowania, a także we wzroście korzeni i we wzroście całej rośliny. I najważniejsze dla mnie, jest to produkt totalnie ekologiczny, naturalny, nie powoduje żadnego zagrożenia środowiska, nie zawiera żadnych chemicznych dodatków, wszystko jest naturalne, z naturalnych minerałów. Nie powoduje na przykład zanieczyszczenia wody, nie jest szkodliwy dla ryb i innych, jeżeli dostanie się do wody, to nie jest szkodliwy, w przeciwieństwie do miedzianu. Dzisiaj znalazłam miedzian na eBayu. No i co? Jest szkodliwy dla całego życia wodnego, zabija ryby, zabija. Nie jest taki, wiem, że jest dopuszczony do rolnictwa ekologicznego, ale w sumie to są takie ostrzeżenia, żeby uważać, żeby się nie dostał do oczu. No a jeżeli się dostanie do jakichś zbiorników wodnych, to zabija po prostu ryby i inne życie wodne. No i jest także biodegradowalny. Nie powoduje żadnego ryzyka dla gleby, wody ani powietrza. Jest dopuszczony do rolnictwa ekologicznego, jest szeroko stosowany w rolnictwie ekologicznym i ma certyfikat. Dla mnie to działa. Ja zakupiłam tutaj w Anglii na Amazonie. Kosztowało mnie to 14,90. Znalazłam strony internetowe w języku polskim, ale nie wiem, czy to nie jest czasem sprzedawane gdzieś z Rosji. Wiem, że w Rosji robią dużo badań naukowych na temat humatów, humusów i może się Wam uda kupić na Allegro czy gdzieś tam. Spróbujcie, polecam. Nie podlałam pomidorów od razu, bo chciałam zobaczyć, czy ogórki przeżyją. Ogórki przeżyły, ma się im dobrze, także no, polecam, pozdrawiam, cześć.